odcinka. Jesteśmy dzisiaj w takiej opuszczonej fabryce koło Parku Ocalałych i Helenów. I ukrywamy się w takim małym budyneczku. Czy jakby to powiedzieć, podczas wchodzenia zauważyliśmy niedaleko milicję. Znaczy nie chciałem mówić milicję, straż miejską. Chociaż czasami się zachowuje jak milicja. Mniejsza z tym. Widzieliśmy straż miejską. Nie wiemy, czy przyjechali akurat po nas i czy nas widzieli. Dlatego przez pewien czas będziemy tutaj ukryci, a potem na spokojnie wyjdziemy na zwiady i postaramy się zwiedzić ten obiekt. Przybrałem czysto. Możemy chyba wychodzić. A! I zanim zaczniemy, oczywiście ja jestem Kocur i chciałem powiedzieć, że jest dzisiaj ze mną znany już wam na kanale Pasza Burigen. Przywitaj się. Hej. A jesteśmy troszeczkę w taki ładny zimowy dzień. Może zaczniemy od tej wieży, bo tu jest najbliżej. Zobaczcie, tam za tą bramą właśnie widzieliśmy straż miejską. Ale na szczęście widać, że już pojechali. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj na nas się nie zaczaili. Nie czekają, aż wyjdziemy. Tu widzę już takie schodki, taką jakby drobinkę. I potem postaram się dostać na samą górę. One taki tam są. Ciężko było, ale pierwszy raz widzę tego typu drabinę. Taka rogowa drabina. Ale spoko. Kurde, cały czas jakieś syreny słyszę w momencie. Wiem, że to... Nie. Policja po nas jedzie! Musimy wreszcie pójść do tego głównego budynku fabryki, który to jest zrujnowany, ale... No, trochę się tutaj boję tak chodzić. Jak jest ten śnieg, bo nie wiadomo co tu się ukrywa pod tym śniegiem, czy jakaś dziura, zapadlina, cokolwiek. Cały ten teren, przynajmniej z połowa to była fabryka, a teraz jak widzicie fabryki jest tylko kawałek. A teraz przyszedł czas na trochę faktów historycznych dotyczących tego obiektu. Przędzalnia i tkalnia zostały zbudowane na początku lat 90. XIX wieku jako część zakładu rodziny Bidermanów. Obiekt wyróżnia się charakterystyczną wieżą kurzową, malowniczo stojącą nad sąsiadującym Parkiem Helenowskim. Pierwszy zakład, farbiarnię, Robert Biderman założył przy ulicy Kilińskiego 2 w 1863 roku. Przedsiębiorstwo rozwijało się bardzo szybko. W początkach XX wieku obejmowało około 15 hektarów terenu. Fabryki po obu stronach ulicy Kilińskiego oraz grunt między ulicą Północną a ulicą Smugową. W rękach rodziny Bidermanów fabryka pozostała do 1945 roku, została wówczas upaństwowiona. W latach 90. XX wieku teren przy Kilińskiego 2 został przejęty przez firmę Atlas, producenta klejów i materiałów budowlanych. Dziś kompleks przy ulicy Kilińskiego 3 służy celom magazynowym i usługowym, natomiast obiekt, który eksplorujemy, między Franciszkańską a Północną, jest opuszczony i ulega dewastacji. O, i mamy chyba pierwsze jakieś te, nie wiem, była melina czy coś. Mam nadzieję, że nie spotkamy tu bezdomnych. Kibelek dla ubogich. I szatnia jednocześnie. O, i zobaczcie. Mam nadzieję, że do tej głównej części będzie się dało wejść. O, tu chyba jest ten, ta główna zachowana część. Która jednocześnie jest najbardziej zrujnowana. Zobaczcie. Taki tu mamy widoczek. O, i jest studzienka, do której, jak mniemam, będzie można zajrzeć. Ten to jest dopiero Pasha the Great. O, robi nam śnieżyce warcie. Dobra, wchodzę tam. Łóżko dla bezdomnych. Przychodzi na myśl jakieś postapokaliptyczne obiekty. Tam myślałem, że jest jeszcze jeden opuszczony budynek, ale nie, tam to już jest aktywny. I oddzielę go tutaj, poproszę was, płot. Tak, tak.
taki murek, więc tam już nie będziemy wchodzić komuś na teren. Czujesz się na siłach? To już bardziej będzie głupek, a nie urbex. No, z pozoru budynek wygląda na totalnie zrujnowany, ale razem z piwnicą jednak jest co eksplorować. Tylko nie chcę się tutaj tak zupełnie samemu zapuszczać daleko, więc poczekam, aż Pasza wróci. Fajnie to wygląda, powiem wam. A najbardziej to się boję o wyjście, ponieważ nie wiem, czy ta straż miejska tam gdzieś czatuje. Czy znając ich pewnie w jakimś czasie im się znudzi i pojadą sobie na pączki. No, jak policja w USA. Czy na coś innego, na hot doga bardziej w sumie. Czekać, aż ktoś go napadnie. Nie byłem jest wielkim wojownikiem, ale jednak... Oj, karamba. Tam jakieś ludzie są. Jeszcze być cicho. Nie wiem, czy są przyjaźnie nastawieni. O, Pasza. Żyjesz! Super! Nie, ja żyję. Chodź, tu szybko widziałem jakichś ludzi. No, byli. Ale przyjaźnie nastawieni? Nie wiem. Wchodzimy tutaj, musimy to zwiedzić. Ej, ale nie uszkodź, bo urbex to nie wandalizm, pamiętaj. Te podziemia ściągną tam dalej, gdzie widzieliśmy te dziury takie. Zobacz, tu były drzwi, ale oczywiście je zamurowali tymi typowymi znienawidzonymi białymi cegłami. Największa zmora urbexiarzy. A, jeszcze jedno. Jeżeli złapała was jakaś straż miejska, jak my widzieliśmy właśnie coś takiego, to zawsze można mówić, że była dziura, co nie? O, była dziura, więc nie włamaliśmy się, tylko weszliśmy przez coś, co było zrobione już przez kogoś. Okienko na świat. O, i tam są właśnie te dziury, które widzieliśmy. Takie to jest wszystko zrujnowane. Wygląda to trochę tak... Taka typowa piwnica, starodawna. Jakieś rury. Co tam widać? To też nie można by się tutaj słuchać wczołgać, ale... Nie ma takiej potrzeby, tu jest dużo śmieci. I pada sobie śnieg przez dziurę. Zobaczcie, ta kryjówka jakby. A ten, jakby ktoś bardzo chciał, mógłby spróbować się wczołgać. Zobaczcie, takie rury tu idą. Wow! Bliać, dobra, żyje. Wow. I są też kokony pajęcze, jak w kanałach. O, zobaczcie, jeszcze to nawet takie spryskiwacze zachowane, które w razie pożaru gasiły tutaj właśnie wodą. Więc ten budynek musiał zostać porzucony stosunkowo w ciągu jakichś ostatnich, no patrząc na stan, to na pewno nie jakoś niedawno, ale myślę, że jakieś 20, może 30 lat temu. A nie, Pasza parkour prawie. Dobra, super, 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 tak. Daj mi telefon i tam zajrzysz, okej? Okay? Ała. A jak musisz jest latarką? A tu są? Wanna dla ubogich? Czekaj, a zmieszczę to pomieszczenie? O, no. Tak. Widzisz, Paszo? Na co było się...
A co było się męczyć? Perspektywa zależy od tego, co widzimy. Wy umiecie ucinać scenki, tak zwane? No tak, jeżeli te jakieś nieudane... Nie, no właśnie, to ten, co? Tak, to może to... No to może nie może to być, no chyba, że ale uzna, że to jest element backowy. Backowy może i to, ale... Jest, udało mu się, jest, wchodzi. Ale to małe. Widzicie, warto mieć takiego sprawnego fizycznie. Gdzie gruby nie wejdzie, tam chudy da radę. Witajcie ponownie. Ale Hakbar! Ty weź, nie mów tego. Moja śledziona. Ja pierdolę. Moje gnaty. To są moje stawy skokowe rozwale, jakbym tak skakał. No chyba, że... O, tu jeszcze nie byłem. Teraz to jest studzienka, do której można by zajrzeć. I taki mam zamiar. Skacz. Chyba najniżej jest właśnie tutaj. Patrzcie, tam jest deska, tam możemy zejść. Tam jest deska. Wiesz, że masz deskę pod sobą? Albo no, coś. Ale ona jest dość śliska, więc nie wiem. Ona chyba bardziej do wchodzenia niż do schodzenia. Już jest spore, co nie? Zobaczcie. Taka zniszczona hala produkcyjna. O, będzie skok. Wiekopomny moment. Co mówisz? Wiekopomna chwila, będzie skok. Nie wiem, czy skok, czy... A zobaczcie, tu jest... Tam się można wczołgać. A nie, nawet nie musi być skok, bo zobaczcie, bo są takie te. No. O, i ta skok, hej! Dobra. Pewnie policja powiedziała, że do tego, żebym ukradał deklę, ale nie. Ja mam go po to, żeby zaglądać studzienek, ewentualnie wchodzić do studzienek i zawsze za sobą zamykam studzienki, więc jeśli ktoś chce mi coś zarzucić, to teraz będę miał film, w którym otwieram i zamykam studzienkę. A jeśli po sobie nie zamknę, to możecie mnie ukrzyżować. Pierdolę. Widać? Daj, weźmy latarkę. Aż taka para. Tak, no. Ciężko w ogóle tutaj zobaczyć cokolwiek. A gdzie mnie trochę? Nie takimi ściekami śmierci, nie takim ładnym. O, oh, wow. Ceglane sklepienia. Bardzo stara ta studzienka, widzę. Po tych ankrach, które są totalnie zadrzewiałe. Nie będę na stojąco, damy kobra, bym się jakaś poślizgnął. Za jednym zamachem. No to i mamy ładne wejście. I to już jest dość spore, powiem wam. Tam jest nasz pasza. Pomachaj widzom! Pomachaj widzom! No, zarąbiście. O, są takie jakieś ciemne pomieszczenia. Teraz wyjmiemy latarki i tam wejdziemy. O. Tutaj mam portret Simpsona. Skocz tu do mnie, ty mój.
No mówię, nie ufałbym tu żadnemu takiemu obiektowi. Co? Nie ufałbym tutaj żadnemu takiemu obiektowi. Ewentualnie mógłbyś spróbować po tym, ale... Też nie raczej. Albo i nie. Lepiej nie paszą. No właśnie. Stabilne to jest? Jeżeli chcesz tutaj skoczyć, to radziłbym się najpierw zwiesić na rękach i dopiero ze zwisu zeskoczyć. Mam widok na ulicę. Wiesz co? Proponuję ci wejść tym samym wejściem, co ja wchodziłem. A? Proponuję ci wejść tym wejściem, albo czekaj. Ewentualnie możesz jeszcze zobaczyć. Przez to okno. Wiem, o co chodzi. Przez to okno i po tym. Bo tamte drzwi to są zdradliwe, co nie? Ktoś sobie wchodzi, otwiera, wchodzi i łup na ziemię. O kurde, on to robi. On to robi, patrzcie. Dobrze, że jest pełnoletni. Bo jak nie, to mnie by się oberwało. Dobra, znakomicie, znakomicie. Jest urbeksiarz, parkuraż z ciebie nieoceniony. Możesz konkurować z Kajetanem. Kuźwa. Assassin's Creed, Burigen. Powrót paszy. Zobaczcie, tam jeszcze będę chciał wchodzić, ale najpierw trzeba wyjąć latarki.